Oczywiście, że ja panu mogę załatwić te bilety. Na jaki mecz pan życzy? No, tych biletów nikt nie ma, ale jeżeli pan może załatwić, nie wiem, no, nie. Polska, Grecja. Proszę pana, ja pracuję w Polskim Związku Piłki Nożnej na bardzo wysokim stanowisku. Dla mnie to żaden problem. Piwko gratis, bardzo proszę. Dziękuję panu. Panie Marianie, halo, no co jest? Znowu pan wyszedł sam na miasto. Ty co ty nie mówisz, że ty masz takie znajomości w PZPN-ie, człowieku? Nie. Stary, weź, przestań, no. Marian jest pacjentem mojego szpitala, no i nie pracuje w żadnym PZPN-ie. Panie Marianie, no, dopijamy piwko do końca i wracamy na oddział. Aniu, kochanie, i to jest właśnie... To jest... Anioł? A, właśnie. I to jest właśnie nasz. Cześć, Pele, cześć, panie Aleksie. Chodź. Borys, przecież ty kończyłeś prawo, a nie piwo. Naprawdę nie masz żadnych ambicji? Bar piwny. To panie Aleks, nalej proszę dwa duże. I do tego jeszcze głuchy barman. Nie jest głuchy, tylko jest smutny. Słuchaj, to jest pan Aleks, właściwie Aleks, bo na ty już jest. To Pele znasz, prawda? A tam jest kącik poświęcony mojemu wujowi, Bernardowi, który przepisał mi ten pub razem z panem, który był barmanem i jest i leje piwo tu zawsze. Jak leje, jak nie leje? Jak leje, to niech naleje. Właśnie nie naleje. Ty nie masz żadnego pomysłu na ten pub, a ja nie mam biletów na mecz. I w ogóle jest koniec, jest depresja, smutek i nie ma nic. Borys, błagam cię, sprzedajmy tę budę, dobrze? Możemy na przykład otworzyć kawiarenkę literacką. A nie, ale sorry, kawiarenka literacka, nie znam aż tak źle. Panie Marianie, dziękujemy. Posłuchajcie mnie. Dzień dobry. Polska organizuje mecze, tak? Tak? No. I są cztery nowe stadiony, tak? I nie można obejrzeć ani pół meczu, bo nie ma żadnych biletów, tak? Znaczy się, że potrzebny jest co? Bilet. Nie bilet. Konik. Nie konik. Piłka? Nie. Słuchajcie, piąty stadion. No, piąty. I my tutaj ten piąty stadion zbudujemy tutaj. Ty chyba naprawdę powinieneś zmienić zakład pracy. Czekaj. Ale Borys, nie miałeś pomysłu na ten bar? No to już masz, stary. Tam robimy te trybuny, tam wrzucamy telebin. Stary, jedziemy i piwo, i orzeszki. No to genialny pomysł. Polska! Zbudują tu stadion. Jasne. W pubie. A ten mówi, że nazywa się Pele. A ja za to nie mogę być z PZPN-u. Stary, ładnie, co? 6 metrów kwadratowych prawdziwego futbolu w HD. Gdzie on jest? Zatkało, nie? To będzie nasze okno na rozgrywki, tutaj takie ulotki porozrzucam, wiesz. Przyjdź do piątego stadionu, zawsze będziesz w pierwszym rzędzie. Ty, stary, powiedz mi, gdzie jest orzełek? Zdjąłem, no najważniejsze są mecze. Wyobraź sobie. Gdzie jest orzeł? Gdzie jest orzeł? Człowieku, ty wiesz, co ja narobiłeś? No co? Wiesz, jaka była wojna u tego orła, co? Ludzie o mało tego prezesa PZPN-u, mało nie tętego. Tętego przesadzasz, co? Ja przesadzam, tak? To może założymy się. Zrobią coś nam, myślisz? Zrobią? Nam? Stary, ty tylko zgubiłeś. A? A co zatkało? Gdzie jest orzeł? Gdzie jest orzeł? Ty, no gdzie go posiałeś? Przecież był tutaj. Już nie odleciał. A? Jakiś problem macie, chłopcy? Co? Nie ma i wszystko jest w porządku. Idź już stąd, pan właściciel cię prosi. Nie? Zgubiliśmy orła, no. Gdzie jest orzeł? O! Gdzie jest orzeł? Ja nie mam! Gdzie jest orzeł? Co, no nie będzie tak źle. Ja nie wiem, jak ty w ogóle mogłeś zdjąć tego orła? Jak ty sobie to wyobrażałeś? Normalnie. O, zobacz. Orzeł zniknął. A cóż, wszystko płynie. No super. No i co teraz zrobimy? O. Ty. Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Stary, ja nie wierzę, że się to udało. No a widzisz, gdziekolwiek by nie był orzeł, to jednak szczęście będzie nam sprzyjało. Patrz. To jest ten nowy szef? Może mu zrobić coś śmiesznego? Henio, weź to się zajmij sobą, dobra? Co to? No co? Taki test chciałem zrobić. Czy się nadajesz na właściciela, nie? I nadaje się?
No dobrze, to poproszę, proszę powiedzieć, dlaczego pan chce pracować w pubie? No, jak zobaczyłem to ogłoszenie w internecie, że pub, piąty stadion, poszukuje tego, no to od razu pomyślałem, to miejsce dla mnie. Piękny list motywacyjny, widać, że pan wie, czego chce. Twardy facet. No, rzeczywiście, twardziel. Zdemolował wszystkie zasady ortografii. Chuck Norris normalnie. Słuchaj, Rafał, mogę coś ci powiedzieć? Aha. Powiem ci. Piwo nalewać każdy potrafi, ale ty jesteś pusty. Jesteś pusty w środku, jak wydmuszka. Dlatego wracaj tam, skąd przybyłeś i oducz się pisać pracuję przez ukreskowane i krówka przez f. Jestem na nie. A ty? A ty na nie. Dziękuję bardzo. Pani Karolina, pani naprawdę chce pracować w naszym pubie? O niczym innym nie marzę. To świetnie, to wydaje mi się, że pani idealnie pasuje do tego miejsca, jestem na tak. Może rozmasuję. Skończyłam kurs masażu tajskiego. Nie, nic nie pokażę, ja jestem na nie. Pani już dziękujemy. Ale jak na nie? No przecież no w ten sposób nikogo nie wybierzemy. Myślisz, że ja bym się zgodziła na takie coś? Co my tutaj, przepraszam, otwieramy? Go-go czy taniec na róża? A ty byś wolała tego pięknego na alfabetę, tak? No dobrze, więc proszę, proszę. Szukajmy dalej. No, szukajmy. Proszę bardzo, następny. Ja jestem na nie. Aha, bardzo szwarnego. Przyjechałam z Ukrainy, ze Lwowa. Studiowałam w Kijowie, no musiałam przerwać. Panią bardzo przepraszamy, ale... Nie, w ogóle kończymy te obrady, idziemy do domu. Dziękujemy pani. Nie. Dziękuję bardzo, dziękujemy. Matku. No po co nam ona? Po co nam ona? Po prostu przyznaj się, że się boisz, tak? Boisz się, że będzie lepsza od ciebie. Co, że będzie lepsza ode mnie w nalewaniu piwa? A gdzie studiowała? W Kijowie, tak? A gdzie wymyślono piwo z kija? No gdzie? A w ogóle skąd cała nazwa pochodzi Kijów? No a sobie wyobraź, jak uczą w Kijowie lać piwo z kija? No, a boisz się? Borys ma rację, ty powinieneś zmienić pracę. Tak, no boisz się. No i co? Niestety teraz strata i pytanie, końcówka do śmierci. Komory na środek, ale gazem! Tylko powoli, żadnych zbędnych ruchów. Ty, z zabaru, wyjdź. Ja? Chodź tu, wyjdź, ruchy, wyjdź. Nie, zostań, wróć, zostań! Dawaj, co masz w kasie, tylko żebym ręce widział, bo łeb rozwalę! Co? Co się jopisz? Co? Jest ktoś na zapleczu? Jezu, nie możesz chwilę poczekać, jeszcze 3 minuty meczu zostało. Pytałem, czy jest ktoś, kuźwa, na zapleczu ktoś się kręci, na obejściu, znaczy w zagrodzie, w obrębie. No kuźwa, czy jest ktoś oprócz was, co tu siedzicie? No nie, no jesteśmy tylko my, Darek Szpakowski komentuje. A to kuźwa, to tak bardziej, żeby się przestraszyć. Morda! Ej, ty, co to? Co powiedziałem? Żeby się nie ruszać, tak? Kuźwa! Dobra. Wyskok z kasy, wszystko, co żeś uhandlował. A uwaga, bo to jest napad! Dowcipna. Mam cię na oku. Dobra, rabuj pan, tylko szybko, no. A wracając do pytania, coś pan uhandlował, to nic. Nic, rozumie pan? Zero. Jeszcze mi nikt nie zapłacił, taki to biznes jest, jeszcze mi napadają. Kuźwa, no! Wtedy, jak ręką ruszałem, to chciałem płacić. I co pan krzyczał, mam tu 10 zł z napiwkiem, proszę. A ja dziękuję, to jemu pan daj. Dobra, ty. Dawaj portfel, ale szybko, bo jak się zezłoszczę, to... Co to jest? Kuźwa. Żona mnie do szewca wysłała. Nie macie czegoś więcej? Co jest? Co tam macie? Puśćcie pan! Na tej sytuacji pod naszą bramą. Borys, ale co to jest? Co to ma być? Przecież ja wyraźnie mówiłam, tak? Żadnych facetów, babski wieczór, moje urodziny. Dobra, cicho, dzwonię do Eliski, kiedy przyjadę. Aha! I co, kuźwa? I co? Dla mnie? Dziękuję, kochanie. Co jest, kuźwa? To jest napad. Jaki zły. Szansa na szybki kontratak, dobre dogranie w pole karne. Jest szansa, a strzela! Oj, jak niewiele brakowało! Co ty tam? Co? Szukasz kogoś?
O, to co idzie. Tosty smakowały? Dziękuję bardzo, reszty nie trzeba. Dziękuję bardzo. Zawsze to samo. Polałam. A weź nam daj spokój, że nie ta, to tam będzie inna, nie? Ale nie o to chodzi. Zjadła moje tosty, całe serce w nie wpakowałem i co? Nawet nie spojrzała. No to twój zawód taki, masz tosty robić, nie? Poza tym kucharz jest potrzebny, szczególnie w restauracji, prawda? No, jasne, tylko nikt nie wie, jak wygląda. I dlatego powinieneś być z siebie dumny, rozumiesz? Pracujesz dla drużyny, stary. Wiesz, na jakiej ja pozycji zawsze grałem? No. Wiesz? Defensywny pomocnik. A wiesz, co to jest za pozycja na boisku? Defensywny pomocnik, stary, zasuwasz na innych i w ogóle nikt tego nie zauważa. No, wszyscy widzą tych, co strzelają gole, bramkarza widzą. No, nawet tych obrońców. A defensywny to nawet, nie wiem, zarabia najmniej. Ale ważne jest, że bez niego nie ma drużyny. No i co? Ważne, że drużyna wie o tym i fachowcy, stary, fachowcy. Rozumiesz to? Płacę. Dzięki. Wiecie, że tam siedzi ten słynny bramkarz? Co? Który? Gdzie? Jest. Radek Majdan? Można? Jestem Pele. O, Pele. Gratuluję. Wiesz, bo ja też byłem piłkarzem, nie? No, ale nie tak jak ty. Tam raczej takie te niższe ligi mazowieckie, nie? A jakie kluby? A takie różne tam. Wiesz, akurat wszystkie związane z wiatrem. Ale nie, tak serio to na początku Orkan Sochaczew, potem Wicher Kobyłka, szczyt kariery to już mówię ci, Huragan Wołomin. A potem już emerytura. Tajfun Brochów. Czekaj, Tajfun Brochów? No. A w jakich latach tam grałeś? Tajfun był 2005-2007. A co? A co? No pewnie, mam kumpla w Brochowie, on założył ten klub. Pamiętam tam nawet cały zespół. Żartujesz, no co ty? Ale kojarzysz mnie? No, Jarosław Malak. Malak? Malak? Nie. Malak? Wszystkich pamiętam, ale chyba, że mnie ściemnia. Przysięgam, że grałem, no co ty? A, to pewnie byłeś defensywnym pomocnikiem. Nie defensywny. Akurat byłem bramkarzem. Ej, nie przejmuj się. Może ma sklerozę. Daj mi spokój, dobra?